Nazywam się Michał Knura, jestem dziennikarzem lovekraków.pl, a po godzinach prowadzę dla Was rozmowy w ramach podcastu Krew, Pot i Sport. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry, witam Was po dwutygodniowej przerwie. Ostatnio daliśmy sobie spokój z naszym podcastem. Co prawda go lubicie, ale święta pewnie nieco odpoczęliście i teraz z taką nową werwą, już wiosenną energią, mam nadzieję, podejdziecie do naszej kolejnej rozmowy. A rozmowa nie będzie do końca niestety radosna, podobnie jak ta ostatnia, bo w te święta, w ostatnią Wielkanoc zmarł Krzysztof Krawczyk. Krzysztof Krawczyk, którego wszyscy przecież znamy i starsi i młodsi, przy jego przebojach bawimy się na weselach, na jego koncertach. Bawili się starsi, bawili się też młodsi na juwenaliach, przeważnie pełna publika, ale Krzysztofa Krawczyka nie ma już z nami i pewnie pomyślicie, co on miał wspólnego ze sportem, a właściwie miał dość sporo. Mocno kibicował polskim piłkarzom, kiedy ci wyjeżdżali w 1986 roku do Meksyku, nagrał nawet dla nich specjalną piosenkę, utwór. Zabrał się także za muzykę, przyznam nieco gorszą, w roku 2018, gdy kadra Adama Nawałki wyruszyła podbijać Rosję, no ale co z tych podbojów wyszło, dobrze wiemy i dzisiaj wspominać nie będziemy. Więc zrobiłem sobie taki wstęp o Krzysztofie Krawczyku i dlaczego właśnie ten Krzysztof Krawczyk, bo ten Krzysztof Krawczyk interesował się nie tylko piłką nożną, ale także boksem. I boksem interesował się do tego stopnia, że nawet miał wielkiego przyjaciela. Tym wielkim przyjacielem Krzysztofa Krawczyka był dwukrotny medalista olimpijski Leszek Błażyński. Pan Leszek też niestety już nie żyje, zmarł lata temu, ale z nami jest jego syn, Leszek Błażyński junior. Witam cię, Leszku. No witam, dzień dobry. Wróciły wspomnienia także twoje rodzinne, można powiedzieć, przy okazji śmierci Krzysztofa Krawczyka. Odnalazłeś się w albumie sprzed lat, dokładnie z 1980 roku, zdjęcie, na którym twój tato i Krzysztof Krawczyk. Jak do tego doszło? Jaka jest historia? Historia jest taka, że na przełomie lat 70. i 80. Krzysztof Krawczyk odwiedzał nas czasami w domu. Ja byłem wtedy dzieckiem, ale pamiętam, jak był u nas w domu, jak razem z tatą śpiewali, uczył taty śpiewu, chociaż różnie to wychodziło. No i pamiętam właśnie tą scenę, którą opisałem też właśnie na Facebooku, na Twitterze. Scenę, no, taką sytuację dosyć zabawną, pozytywną. Był koncert w hali Sząbierek, tam gdzie tata też występował, walczył i w tamtym okresie był jeszcze pięściarzem. I na tym koncercie w hali Sząbierek występował Krzysztof Krawczyk i jestem przekonany, że tata pomagał w organizacji tego koncertu, ale to moje takie przypuszczenie, bo nie pamiętam z tamtym lata, ani nie pamiętam później, jak tata wspominał o tym, że tata wspominał o tym. No i podczas tego koncertu była taka sytuacja, pamiętam nawet jak Krawczyk był ubrany, miał taką czarną koszulę świecącą, czarne spodnie, nagle szedł ze sceny, my siedzieliśmy wtedy w pierwszych rzędach, no i zaczął imitować pojedynek bokserski, czyli po prostu wyszedł do taty z pięściami, imitował pojedynek, tata wstał, wszyscy się śmiali, walki oczywiście nie było, no i była to taka bardzo zabawna historia. Wspomniałeś, że gościł w waszym domu, to były takie szersze spotkania, czy właśnie przyjeżdżał specjalnie do ojca, no po prostu w gości do jednego domu i no tylko jemu poświęcał czas, ewentualnie najbliższym, no też dzieciom, tak jak tobie. Tak, to były takie spotkania, to nie były jakieś tam urodziny czy jakieś spotkania, w których się gromadziło sporo osób, tylko przyjeżdżał wtedy Krzysztof Krawczyk, była moja mama, mój tata, on przesiadywał, opowiadał, on był bardzo barwną postacią, ciekawą, wiadomo, artysta estradowy. Wspomniałem też właśnie o tym, że uczył tatę śpiewu, to oczywiście pół żartem, pół serio, ale tata później w jednym z programów telewizyjnych wystąpił jako osoba śpiewająca, miał rękawice bokserskie na dłoniach, trzymał mikrofon właśnie w tych rękawicach, no i śpiewał swoją ulubioną piosenkę Louisa Armstronga, What a Wonderful World.
Nie pamiętam, jak wtedy Krzysztof Krawczyk oceniał ten śpiew, ale no raczej chyba nie oceniałby go bardzo, bardzo pozytywnie, no bo to wiadomo, że to było takie śpiewanie, można powiedzieć, od serca, niż takie śpiewanie wyuczone, czy po prostu czyste. No i właśnie tata wtedy śpiewał swój ulubiony utwór What a Wonderful World Louisa Armstronga. Tato śpiewał, ale oczywiście dużo lepiej walczył. A powiedz mi, czy ty o tym zdjęciu twojego ojca z Krzysztofem Krawczykiem przypomniałeś sobie właśnie w lany poniedziałek, czy tam we wtorek po świętach, o tym, że ono jest w albumie, czy trafiłeś na niego powiedzmy kilka lat temu i tak miałeś świeżo to w pamięci, czy musiałeś tak bardzo cofnąć się w czasie, żeby to odnaleźć i nam pokazać? Nie, no te zdjęcie pamiętam je oczywiście, to takie pamiętne zdjęcie, no ale wtedy akurat mi się przypomniało, bo to wiadomo, tragiczna informacja i no tak to jest, że wtedy jeszcze bardziej my wszyscy, kiedy dochodzi no niestety do takiej sytuacji, że ktoś umiera, ktoś znany, popularny, no to wtedy się przypominają różne historie z nim związane i właśnie przypomniała mi się ta historia, przypomniało mi się te zdjęcie, no i przypomniały mi się te różne właśnie wydarzenia. Właśnie teraz kiedy rozmawiamy, to znowu przypomniało mi się o tym występie taty. Wtedy jeszcze o tym nie myślałem, no, o tym występie, kiedy to śpiewa właśnie tą piosenkę. Jak cię znam, ty jesteś oczywiście fanem tutaj takich mocniejszych dźwięków i rytmów, ale gdzieś ta muzyka Krzysztofa Krawczyka jest obecna w wielu pokoleniach. Masz jakiś ulubiony utwór no, tego zmarłego już artysty? No tak naprawdę ta piosenka ze Smolikiem bardzo mi się podobała, nagrana, no wiadomo, że w późniejszych latach, a z tych dawnych lat, no jakoś tak, no te piosenki z dawnych lat nie przypadły mi do gustu nigdy, ale wiadomo, że no inaczej się podchodziło do osoby, którą się znało, która bywała czasami u nas w domu. Dokładnie, no ten wasz dom często gościł znane osoby, bo przecież Krzysztof Krawczyk, jak mi mówiłeś, nie był jedynym znanym artystą, który przechodził przez próg waszych drzwi. Kto jeszcze taki pojawiał no się tak, w łażyńskich gościach? Tata obracał się w takim środowisku, można powiedzieć, nie tylko sportowym. Wiadomo, że miał bardzo dużo do czynienia ze sportowcami innych też dyscyplin, ale też z różnymi artystami, no bo na przykład Andrzej Rosiewicz też zdarzało się, że do nas przyjeżdżał. Jeśli chodzi o Wojciecha Gąsowskiego, to nie pamiętam, żeby kiedykolwiek u nas był, ale mam nawet do dzisiaj pocztówki, które przesyłał do taty i gdzie zwiedzał świat, miał jakieś tournée, czy też jechał na jakieś wakacje, zawsze wysyłał pocztówki, pozdrowienia. Z Andrzejem Rosiewiczem tata bardzo miał taką, bardzo się kumplowali. Też tutaj była taka sytuacja, że czasami też namawiał go Rosiewicz na takie występy kabaretowe, bo też miał duże poczucie humoru. No pamiętam też taką sytuację, jak odwiedził nas Władysław Komar, czyli mistrz olimpijski w pchnięciu kulą. W ogóle Władysław Komar też kiedyś był pięściarzem, ale no nie za bardzo mu szło. Przegrywał pojedynki i zrezygnował z boksu. Zdecydował się na pchnięcie kulą. No i dobrze zrobił. No i była taka sytuacja, że Władysław Komar przyszedł do nas do domu, potężny mężczyzna, wiadomo, mój tata był niski, no i kiedy wchodził, mieliśmy takiego psa, to był mieszaniec owczarka nizinnego, ten pies był bardzo łagodny, ale kiedy zobaczył takiego potężnego mężczyznę w drzwiach, wpadł w wściekliznę i nie pamiętam, czy kiedykolwiek mój pies był tak i przerażony, i wściekły, kiedy zobaczył Komara, a Komar się śmiał z tego i mówił, że tak bardzo dużo osób i zwierząt reaguje na niego. Mam też taką wizytówkę, którą w dawnych latach już też od świętej pamięci Komara otrzymał tata. I tam właśnie na tej wizytówce pod nazwiskiem Komara jest napis Okaz. Czyli miał wizytówkę, gdzie pisał Władysław Komar, Okaz. No miał takie dosyć duże poczucie humoru. Dokładnie, teraz chwilę porozmawiajmy o twoim tacie, bo o nim pamięć wciąż jest żywa, mimo tych wielu lat, które upłynęły od tragicznej śmierci, a to między innymi ta pamięć jest żywa też za twoją sprawą, bo od 2006 roku w Bytomiu jest memoriał jego pamięci. No w tamtym roku się nie udało ze względu na pandemię. Wiem, że na jesień 2021 roku są plany. No oczywiście tata był znakomitym zawodnikiem.
mistrzem ringu w wadze muszej. Tak sobie teraz myślę, że gdyby miał walczyć z Krzysztofem Krawczykiem czy z Komarem, to jednak nie, bo to inna kategoria wagowa. Ale tata był też człowiekiem, który bardzo lubił muzykę, kulturę, poezję. Tak? To była, to gdy schodził z ringu, to była trochę zupełnie inna twarz, już nie takiego zakapiora, tak? No zgadza się, właśnie poruszyłeś tutaj kilka wątków, to może na początek zacznę o tych zainteresowaniach taty, tych pozasportowych, bo miał ich bardzo wiele. Zawsze mieliśmy dużo książek w domu, do teraz mamy, ja też potem zacząłem pisać, zostałem dziennikarzem, potem zacząłem książki publikować, też pisać, no i tata interesował się poezją. Ja akurat takiej zainteresowania nie mam, ale sam tata pisał wiersze. Były to wiersze głównie sportowe, ale też o tym życiu jego ciężkim, no bo też bardzo dużo przeżył w życiu. No i też poza poezją był też fanem wielkim muzyki, bo właśnie zaczęliśmy od Krzysztofa Krawczyka, a tata kolekcjonował płyty winylowe, był wielkim fanem muzyki jazzowej. Zdarzały się takie sytuacje, że na przykład Zenon Plech, znakomity żużlowiec, też niestety już nieżyjący, wicemistrz świata w żużlu, jeździł do Anglii i tam w Anglii kupował płyty winylowe, które potem sprzedawał tacie, no bo była taka sytuacja, no, że wtedy jakaś płyta winylowa The Beatles czy Bee Gees, zespołu, który tata uwielbiał, czy na przykład jazzmenów, no były niedostępne i to było coś niesamowitego, żeby mieć takie płyty, żeby je kupić, żeby je dostać, no i Zenon Plech przyjeżdżał z Anglii, bo wtedy jeździł też w angielskim klubie na żużlu, no i przywoził tacie płyty. Tata też kontaktował się z innymi osobami, lubił muzykę taką urozmaiconą, bo to zarówno był ciężki rock, nawet metal, bo Black Sabbath też lubił, ale no najbardziej to jednak jazz, też taką lekką muzykę rozrywkową. No i tak to wyglądało, jeśli chodzi właśnie o te jego zainteresowania związane z poezją. Uwielbiał Tadeusza Boja Żeleńskiego czytać, wiele różnych książek też. Czyli można powiedzieć, że miał taką bardzo wrażliwą duszę i może też dlatego takie miał taką nić porozumienia. Tak jak wspomniałem, z różnymi artystami, z piosenkarzami, z osobami, które w kabaretach występowały. Postrzeganie sportów walki zmienia się w naszym kraju. Przecież kiedyś MMA wychodziło z piwnic i to tak dosłownie. Tam organizowano pierwsze zawody. O bokserach też często gdzieś tak od zwykłego Polaka, który się nie zna, można było usłyszeć, no co to, biją się po głowie, tylko krzywdę można sobie zrobić, co oni w tych głowach mają, a gdy się tak odkrywa nawet tych starszych zawodników, często już nieżyjących, to widać, że to są ludzie o wielu pasjach. Ty wspomniałeś o twoim tacie. Ja często rozmawiam z synem Teofila Kowalskiego, innego znakomitego polskiego pięściarza. On z kolei skończył trudny kierunek, jakim jest prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. I jego syn przekazuje trochę taką teorię, że słynny polski trener Papa Sztam nie zabrał Teofila Kowalskiego do kadry na igrzyska, bo nie do końca lubił takich zawodników wykształconych, którzy mają swoje zdanie. Wolał takich, którymi łatwiej kierować i mógł to wszystko narzucać. Ty poznałeś wiele osób, wielu pięściarzy. Napisałeś książkę, choćby ostatnią, Pięści Anioła, o Zbigniewie przed Pietrzykowskim. To też pokazuje pełen jego obraz, nie tylko z ringu, prawda? No tak, zdecydowanie tutaj, odnosząc się do słów syna pana Kowalskiego, no zdecydowanie się z tym nie zgadzam i to takie trochę dziwne słowa dotyczące tego, kogo brał Felix Sztam, no bo Felix Sztam brał osoby, które były znakomite sportowo i to była w ogóle mieszanka niesamowitych osobowości, niesamowitych naprawdę ludzi, którzy byli bardzo, bardzo różni. Tam byli zarówno w ekipie Feliksa Sztama osoby, które wywodziły się, można powiedzieć, nawet z dna społecznego, z nizin,
ale były bardzo dobre sportowo, jak i zarówno osoby wykształcone, które kończyły studia, które potem różne kierunki wybierały po zakończeniu kariery sportowej, nie wiązały się ze sportem. Dlatego z tymi słowami się nie zgodzę, a jeśli chodzi o Zbigniewa Pieczykowskiego, on był niesamowitą osobą, on był fenomenem. I to była też taka osoba, która tak naprawdę jakby ktoś spotkał się z nim, porozmawiał troszkę, to no, mógłby nie uwierzyć, że on był pięściarzem, który jest uważany do dzisiaj i według mnie jest no, najlepszym bokserem w historii polskiego pięściarstwa, bo naprawdę osiągał sukcesy niesamowite, no i robił to w jakim stylu, prawda, no bo walczył z największymi, walczył z Mohamedem Ali, wtedy jeszcze Mohamed Ali nazywał się Cassius Clay, stoczył fascynujący z nim pojedynek, który każdy może zobaczyć na YouTube, bo ta walka jest do obejrzenia. Przez dwie rundy tak naprawdę wygrywał, dopiero w trzeciej przegrał z Cassiusem Clayem, który wtedy był jeszcze nastolatkiem. Podczas Igrzysk Olimpijskich walczył z Laszlo Papem, o którym mówiło się, że ma młotek w rękach. Zresztą Laszlo Pap był takim pięściarzem, że kiedy uderzał, to zawsze uderzał jak największą siłą, dlatego miał wiele, wiele razy złamane kości w dłoniach. No i z Laszlo Papem też udawało mu się wygrać, no udawało, to złe słowo, wygrywał też z Laszlo Papem. No i Pieczykowski no, jest też fenomenem pięściarskim ze względu na to, że osiągnął niesamowite sukcesy, trafił na erę największych pięściarzy w historii, a mimo to dawał sobie radę. Można powiedzieć, że był takim pierwszym wśród równych, primus inter pares, bo był top topów, no a on gdzieś jeszcze zawsze pół głowy wyżej, prawda? No tak, tak. Jeszcze z Pieczykowskim no jest sporo takich ciekawych historii. Na przykład bardzo ciekawa historia jest, o której mało osób wie i o tym też pisałem właśnie w książce, że Pieczykowskiego Mohamed Ali zaprosił do siebie, nie do siebie, przepraszam, zaprosił go do Anglii. Zaprosił go też później na pokaz filmów sportowych. No i podczas jednej z tych wizyt podarował Pieczykowskiemu złoty krążek, na którym widniała podobizna Mohameda Ali. I początkowo Pieczykowski myślał, że ten złoty krążek to jest po prostu jakiś pozłacany medalik, coś takiego, pozłacany medal. I dopiero przyjaciel Pieczykowskiego, Zbigniew Bokun, powiedział mu, że to jest prawdziwe złoto i poszli do jubilera. Jubiler sprawdził i okazało się, że to naprawdę jest złoto i dzięki temu Pieczykowski potem miał pieniądze na część pieniędzy na wybudowanie domu, w którym jego rodzina, czyli jego żona i córka do dzisiaj mieszkają, piękny dom znajdujący się w Bielsku-Białej. Teraz w tym roku odbędzie się 15, jestem przekonany, że się odbędzie, no bo jest zaplanowany na październik, chyba tak długo nas ten wstrętny wirus nie będzie trzymał. I w październiku jest zaplanowany memoriał 15, no bo poprzednim roku nie udało się zorganizować go, 15 memoriał imienia Leszka Błażeńskiego, czyli mojego ojca. Już teraz zapraszam kibiców, będą pojedynki, będą fajne walki bokserskie młodych, bo głównie tutaj stawiamy na to, bo dzięki memoriałowi bardzo dużo różnych fajnych zawodników się rozwinęło. No i też tu muszę wspomnieć o Bytomskiej Akademii Bokserskiej, która od niedawna funkcjonuje i która się bardzo rozwija i też zawodnicy z tej Bytomskiej Akademii Boksu przygotowują się do memoriału, do tego turnieju, no, który ma duży prestiż i jest naprawdę bardzo wysoko, jeśli chodzi o zawody młodzieżowe, zawody juniorskie w Polsce, czyli zapraszam do Bytomia na memoriał w październiku. Powiedzieliśmy sporo o historii, tej weselszej, mniej weselszej, ale zakończyliśmy przyszłością, bo czas ucieka, czas się nie zatrzymuje, musimy żyć tym, co się wydarzy. Leszek Błażyński był moim gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. A Was zapraszam na kolejne odcinki. Michał Knura, do zobaczenia. Do widzenia.